Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj przyjrzymy się sztucznej inteligencji w przeglądarce Microsoft Edge. Microsoft od niedawna wprowadził taką opcję. W tym celu wchodzimy tutaj w przeglądarkę Edge. I powiem Wam na wstępie, że jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ oczywiście możemy porozmawiać sobie tutaj z tym czatem, z tą sztuczną inteligencją, ale oprócz tego ona jest w stanie nam dokładnie opisać zdjęcie, które jej prześlemy. No dobrze, może zacznijmy. Tutaj w prawym górnym rogu mamy coś takiego jak czat Bing i teraz wyskakują nam tutaj trzy style konwersacji. Mamy bardziej kreatywny, rozpocznij nową i kreatywną rozmowę na czacie. Mamy zrównoważony, czyli rozpocznij bogatą w informacje i przyjazną rozmowę na czacie. I mamy precyzyjny, rozpocznij zwięzłą i bezpośrednią rozmowę na czacie. Ja sobie tutaj wybiorę oczywiście precyzyjny, czyli taki, żeby był jak najbardziej dokładny. No i na samym początku może zapytam się, kim jest, skąd pochodzi, ile ma lat. Oczywiście takie pierdoły, a później przejdziemy do samego sedna, czyli prześlemy mu jakieś obrazy z komputera i zobaczymy, co on powie na temat tych obrazów. Dobrze, no to na sam początek, kim jesteś, kto ciebie stworzył, ile masz lat. Musimy chwilkę poczekać, ponieważ on się musi oczywiście tutaj zastanowić. Jestem Bing, wyszukiwarka internetowa stworzona przez Microsoft. Nie mam wieku w tradycyjnym znaczeniu, ponieważ jestem programem komputerowym. Jestem tutaj, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedzi na pytania i dostarczyć Ci informacji. Czy mogę Ci w czymś pomóc? I ja mu teraz zadam po prostu takie pytanie, czy jest w stanie rozpoznać coś na zdjęciach. I tutaj dojdziemy chyba do luki programowej za chwilkę. Zaraz Wam pokażę, czy jesteś w stanie rozpoznać, co znajduje się na zdjęciach. I on pewnie powie, że nie. A tak naprawdę on jest w stanie to zrobić i zaraz się o tym przekonamy. Nie, nie jestem w stanie rozpoznać zawartości zdjęć. Jestem wyszukiwarką internetową i moim zdaniem jest dostarczanie informacji na podstawie wprowadzonych zapytań tekstowych. Nie posiadam narzędzi do analizy obrazów. Czy mogę Ci w czymś innym pomóc? Oczywiście, że posiadasz narzędzia do analizy obrazów. Zaraz Ci to pokażę. Wchodzimy tutaj w dodaj obraz. I możemy tutaj wkleić obraz lub link, ale ja przekażę bezpośrednio z tego komputera. Na przykładowo tutaj takie zdjęcie. Ok, zdjęcie się teraz ładuje i ważne, żebyśmy mu zadali pytanie, co znajduje się na zdjęciu. Czyli piszemy, co znajduje się na zdjęciu. Znak zapytania i dajemy wyślij. Zobaczymy, co on tutaj wywnioskuje z tego. Oczywiście musimy poczekać. Analizowanie obrazu, rozmycie prywatności ukrywa twarze przed czatem Bing. Musimy tutaj poczekać, dać mu chwilę namysłu. I spójrzcie. Na zdjęciu znajduje się robot DJ, który gra muzykę na mikserze DJ. Robot ma białe ciało z czarnymi przegubami i stoi na dwóch nogach. Ja tutaj to dźwignę, żebyśmy widzieli. No i faktycznie ma tutaj białe ciało z czarnymi przegubami i stoi na dwóch nogach. No tutaj wykrył te, można powiedzieć, że nogi. Mikser DJ jest czarny z wieloma przyciskami. No i spójrzcie, faktycznie pokrętłami i suwakami. Robot trzyma płytę winylową w lewej dłoni i prawą ręką obsługuje mikser. No spójrzcie, to jest coś niemożliwego. Faktycznie tak jest tutaj. Trzyma płytę, tutaj obsługuje mikser. Spójrzcie, on powiedział, że trzyma płytę winylową w lewej dłoni i faktycznie tak jest. Tutaj jest to lewa dłoń. Dobrze, co dam dalej? W tle widać niebieską cyfrową siatkę z numerem 19, czyli tak, ja tutaj sobie po prostu w Paincie dorobiłem 19 w prawym dolnym rogu i również tutaj bardzo precyzyjnie, doskonale wskazał, że w prawym dolnym rogu. No dobrze, sprawdźmy, oczywiście dałem mu tutaj łapkę, bo bardzo ładnie tutaj wszystko opowiedział. Spróbujmy może przesłać mu jeszcze jakieś inne zdjęcie, nie wiem. Jestem ciekaw, co on w ogóle powie o jakichś tam innych zdjęciach. No, na przykład takie coś po angielsku.
Później mam chyba tam jakieś zdjęcie czołgu, sprawdzimy co on opowie o czołgu. No i znowu to samo, co znajduje się na zdjęciu. Znak zapytania, to jest akurat tekst stworzony w Paincie. No jestem ciekaw co on tutaj o tym opowie. Czekamy, czekamy. Na zdjęciu znajduje się tekst na czarnym tle. Tekst jest w dużym, żółtym froncie i brzmi: zatrzymaj wideo, jeśli chcesz przeczytać stronę. Spójrzcie, on jest na tyle inteligentny, że on z automatu nam tutaj przetłumaczył z języka angielskiego na nasz język polski. No super sprawa, naprawdę. Nie umniejszając nikomu, ale przeglądarka Chrome pozostała naprawdę bardzo daleko w tyle. Zatrzymaj wideo, jeśli chcesz przeczytać stronę. Tekst jest pisany małymi literami i wyśrodkowany na obrazie. No spójrzcie, jaka tutaj jest po prostu no perfekcja, tak? Perfekcja. Wykrył też małe litery i że ten napis jest wyśrodkowany na obrazie. No coś niemożliwego. Teraz dodam obraz, zobaczymy ten czołg. Co opowie o tym czołgu? Gdzieś tutaj chyba miałem w pobranych plikach. O, jeszcze mam tą na trendzie, co jest tam gęś, pipa, czy jak jej tam leci. Też sobie wrzucimy i potem jeszcze kibla może sobie wrzucimy. Dobra, czołg. I oczywiście standardowe pytanie, co znajduje się na zdjęciu. Oprócz tego oczywiście właśnie, jak sami mogliście zauważyć na samym początku, możemy bez problemu też z nim porozmawiać. Jest inteligentny, także tutaj nie ma żadnych problemów. Dobra, wysyłamy zdjątko. O, tutaj jest tygrys. Tygrys, czołg tygrys 1K. No, zobaczymy, co on tutaj opowie o tym. Czy w ogóle wykryje, że to jest tygrys, czy ogólnie jako czołg. No, z tym tygrysem to już by była przesada raczej. Chociaż, czytajmy, na zdjęciu znajduje się czołg z okresu II wojny światowej na polu. No i faktycznie, na polu. Czołg ma dużą wieżę i długą lufę. Jest skierowany w prawo i stoi na drodze gruntowej, otoczonej trawiastymi polami. Na czołgu widać dwóch żołnierzy. No i patrzcie, kurczę, to jest coś niemożliwego. Ja tutaj jednego widzę, ale pewnie gdzieś tam jest... Tak, chyba tutaj jest ten drugi żołnierz. Na czołgu widać dwóch żołnierzy. Jeden stoi na wieży, a drugi siedzi z przodu. Widzicie gdzieś z przodu? Tu, tak, to on będzie. No, bardzo, bardzo pozytywnie. Jeden stoi na wieży, a drugi siedzi z przodu. W tle widać pagórkowaty krajobraz i czyste niebo. I faktycznie mamy tutaj pagórki. Dobra, zobaczymy, co powie nam o gęsi pipie. Powiem wam, no naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, przesyłamy gęś i znowu to samo, co znajduje się na zdjęciu. Znak zapytania, przesyłamy. No zobaczymy, zobaczymy, czy powie, że to maskotka, zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. Na zdjęciu znajduje się pluszowa kaczka, siedząca na drewnianym krześle w sypialni. Kaczka jest biała z pomarańczowym dziobem i stopami. Siedzi na drewnianym krześle z zieloną i białą poduszką w kwiatki. W tle widać drewniane łóżko z białą kołdrą i stolik nocny z lampką. Pokój ma drewnianą podłogę i beżowe ściany. Spójrzcie, jaki on jest dokładny. On tutaj dosłownie wszystko opowiedział, tak? I wykrył, że jest to pluszowa kaczka, a nie prawdziwa. Dobra, jestem ciekaw, jeszcze tam dwa takie zdjęcia prześlemy. Z kiblem. Oj Boże, w ogóle swoją drogą jest taki ostatnio trend na takie głupoty jak Skibidi Toilet. Nie wiem, czy kojarzycie. Dobra, na początku sam klozet. No i znowu, co znajduje się na zdjęciu. Pyk. Wysyłamy. Aha, bo ja tutaj w Paincie jakąś głowę dorysowałem właśnie. A no, jestem ciekaw, czy on coś... Co on tutaj właśnie powie? No, czekamy, czekamy, panie kolego. Na zdjęciu... O, spójrzcie, to jest niemożliwe. Na zdjęciu znajduje się biała toaleta z uśmiechniętą buźką narysowaną na desce sedesowej.
Coś niemożliwego. Toaleta ma standardową konstrukcję dwuczęściową ze zbiornikiem i miską. Uśmiechnięta buźka jest narysowana w kolorach żółtym i czarnym na zamkniętej pokrywie deski sedesowej. Tło jest białe. Kurde, powiem wam, nie da mi to spokoju, bo aż jestem ciekaw samego opowiadania przez tą sztuczną inteligencję. Kolejny kibel, tutaj mam narysowanego człowieka, co znajduje się na zdjęciu. Mało tego, jeszcze wam tak powiem na szybko, tutaj jeszcze mamy opcję redagowania w ogóle. Możemy przetłumaczyć strony, możemy tutaj listy motywacyjne, cuda jaja, po prostu jest tyle rzeczy, że... Dobra, co znajduje się na zdjęciu? Czekamy, tutaj w pamięci znowu jakiegoś głupiego chłopka dorysowałem. No, czekamy, czekamy. Na zdjęciu znajduje się postać z żółtą buźką uśmiechniętą, stojącą obok białej toalety z podniesioną pokrywą. Spójrzcie, on nawet wykrył, że tutaj jest pokrywa podniesiona. Tło to niebieski gradient z białymi paskami promieniującymi od środka. Toaleta ma nowoczesny design z okrągłą miską i zbiornikiem. Postać jest narysowana na czarno i ma żółtą buźkę uśmiechniętą jako głowę. Postać stoi po lewej stronie toalety z jedną ręką uniesioną, jakby machała. No, ciekawe. Dobra, sprawdzę jeszcze, czy tam coś mam, bo chyba tutaj do wieczora będę siedział, tak mi się to spodobało. Dobra, czekamy, czekamy. O, tutaj jest blud z dynamitem, zaraz zobaczymy. Tutaj jakiś, o, koń. Dobra, damy jeszcze konia i taki wycinek z gry. Dobra, koń. Galopujący. Co znajduje się na zdjęciu? Pominiemy już rozmowę z nim, ponieważ jak sami widzicie, on to jest bardzo inteligentna bestia i on nam jest w stanie wszystko powiedzieć, doradzić. Także najbardziej się skupiamy tutaj na tych obrazach. Na zdjęciu znajduje się koń i jeździec w ruchu. Koń galopuje, a jeździec siedzi na jego grzbiecie. Obraz jest sylwetką, a tło to wzór siatki. Wygląda na to, że obraz jest klatką z filmu lub wideo. Powiem wam, miazga. Miazga, ponieważ to faktycznie jest wycinek, jest to klatka z filmu. Swoją drogą dodawałem kiedyś taki filmik pod tytułem Pierwsza animacja. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to gdzieś tutaj w prawym górnym rogu pojawi się odnośnik do pierwszej animacji na świecie. Dobra, jeszcze nie będziemy go już tak męczyć. Sprawdzimy, co on opowie o tym wycinku. O tym wycinku z gry Blood z 1997 roku. Nie wiem, czy pamiętacie. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja, obowiązkowa dla starych wyjadaczy. Dobra, przesyłamy. Ciekawe, no na pewno zauważy to dynamit, ręce i chyba wnętrze pociągu. Zobaczymy, co znajduje się na zdjęciu. Znak zapytania. Analizowanie obrazu, rozmycie prywatności, bla 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 bla. Czekamy. Przepraszam, o! Przepraszam, ale nie otrzymałem żadnego zdjęcia w twojej wiadomości. Czy mógłbyś wysłać mi zdjęcie, o które pytasz? Kurczę. No, tutaj teraz zagwozdka. Jeszcze raz mu prześlemy. Być może on screenów nie rozpoznaje. Prześlijmy mu jeszcze raz, co znajduje się na obrazie. Może tak napiszę, na obrazie. Albo na obrazku. Bo może on jest na tyle inteligentny, że on wie, że to nie jest zdjęcie. Tylko, że to jest zrzut ekranu. Zobaczymy. Zobaczymy. No, jestem tutaj bardzo ciekaw teraz, jak tutaj ta sytuacja się rozwinie, że tak powiem. Nie, 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 czyli on screenów nie rozpoznaje. A może napiszę mu, może mu podpowiem, że jest to screenshot. Co znajduje się na tym screenshot? Zobaczmy, zobaczmy. Może teraz po tej podpowiedzi, że jest to screenshot, on będzie coś w stanie opowiedzieć. Jeśli nie, to postarają mu się drugiego screena tutaj dołączyć.
Zobaczymy, czy on będzie... O, patrzcie, jest, jest. Podpowiedziałem mu i on teraz tutaj ładnie wszystko powiedział. Na tym zrzucie ekranu widać grę wideo z perspektywy pierwszej osoby. Gracz trzyma w ręce zapalniczkę w paski czerwone i żółte. Gracz znajduje się w korytarzu z ceglaną ścianą po lewej i drewnianą ścianą po prawej. Sufit jest zielony, a na lewej ścianie znajduje się okno. Na podłodze przed graczem znajduje się małe szare radio. W lewym górnym rogu ekranu widoczny jest napis Autorun Off. Super, naprawdę super. O, jestem ciekaw, co on by tutaj o Tusku powiedział. A w sumie nic straconego, zaraz tutaj ściągniemy. Donald Tusk, grafika. A tutaj, a zobaczymy. Zobaczymy, zapisz grafikę jaką. To będzie ciekawe. To może być bardzo ciekawe. Gdzie jesteś, Bing? Tutaj jesteś, Bing. Tak. Zadaj mi pytanie. Mam nadzieję, że nie wybuchniesz. Dobra. O, pewnie coś powie o fladze Polski. Co znajduje się na zdjęciu? No chyba nie Irlandia. czekamy. Także tutaj zobaczymy. No. O, przepraszam, ale nie otrzymałem żadnego zdjęcia w twojej... Dobra, no to powtórzymy tutaj zabieg, co znajduje się na obrazku. Być może on go nie kojarzy. Co znajduje się na obrazku? Tylko nie odpowiadaj, że podwyższony wiek emerytalny. Czekamy. No. Nie. Nie wiedzieć czemu. Nie rozpoznaję go. Dobra. Co by tutaj jeszcze dodać? Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj, o, taki miernik jakości powietrza był. To był taki Dienmern. Co znajduje się na zdjęciu? Pyk! I zobaczymy. Czy to jest ogólnie miernik jakości powietrza, swoją drogą też omawiany w jednym z materiałów, tutaj w prawym górnym rogu się znajdzie, jeśli będziecie zainteresowani. Nie. Czyli on nie do końca jest taki jednak inteligentny, ale takie podstawowe rzeczy ze zdjęć, no to nam tutaj powie. No dobrze, dajmy mu jeszcze coś łatwiejszego. Ogólnie i tak jest bardzo inteligentny. O, tutaj mamy zdjęcie jakiejś roślinki. Co znajduje się na zdjęciu? Ciekawe, czy on w ogóle opowie nam, co to jest za roślina. Jestem bardzo ciekaw. Czekamy. Coś mu się chyba w główce stało. Chyba za dużo chyba tutaj informacji uzyskał. Może zrobimy tak, że ja tutaj tą historię wyczyszczę. Wspomożemy go troszkę. Wyjdziemy z tej przeglądarki. Jeszcze raz postaramy się wejść. I jeszcze raz mu prześlemy to. I zobaczymy czy po prostu będzie w stanie nam coś znowu na nowo powiedzieć. Być może za duży natłok tych informacji biedaczek dostał. Sprawdźmy. Dobra, tutaj akceptujemy Microsoft Edge. Dajemy oczywiście bardzo precyzyjny i znowu powrócimy do tego zdjęcia. Zadamy mu jeszcze raz pytanie, co znajduje się na zdjęciu. I zobaczymy, może po tym restarcie on na nowo zajarzy. Jestem bardzo ciekaw.
Tak jak mówię, być może po prostu za dużo informacji jak na jeden raz. Czekamy. O, i spójrzcie, i faktycznie on po prostu miał za duży natłok tych informacji. To zaraz tego Tuska wklejmy. Na zdjęciu znajduje się grządka z roślinami cebuli dymki. Rośliny mają długie, zielone liście i białe, bulwiaste kwiaty na wierzchu. Grządka jest otoczona zakrzywioną ścieżką z szarych kamieni. W tle widać trawnik i drzewa. Zdjęcie zostało zrobione w ciągu dnia. W jasnym świetle słonecznym. Dobra, no to dajemy pana tutaj. Donalda. Donalda dajemy. Co znajduje się na zdjęciu. I czekamy. I czekamy. Zobaczymy, co tutaj znowu nam odpowie. Na zdjęciu znajduje się mężczyzna w garniturze, którego twarz została zasłonięta. No, tutaj się pomylił, ponieważ ja tutaj nie widzę, żeby ta twarz była zasłonięta. Bardziej flaga jest taka jakby przyciemniona, że tak powiem. Mężczyzna stoi przed budynkiem z cegły. Faktycznie mamy budynek z cegły. W tle widać flagę w kolorach czerwonym i białym. Mężczyzna ma na sobie szary garnitur i białą koszulę. I tu by się zgadzało. W tle widać budynek z cegły i flagę w kolorach czerwonym i białym. Także jak sami widzicie, ogólnie tutaj nie ma żadnych problemów, możemy się dogadać. A teraz mu zadamy po prostu pytanie, jak zarobić szybko pieniądze? Bez pracy. O, bez pracy. Jestem ciekaw, co on tutaj odpowie nam. No, czekamy. Są różne sposoby na szybkie zarobienie pieniędzy bez pracy. Na przykład możesz spróbować sprzedawać używane ubrania i inne przedmioty. Momencik, bo tutaj... używane ubrania i inne przedmioty, które już nie potrzebujesz. Możesz również wykorzystać swoje umiejętności i talenty, aby zarabiać pieniądze. Na przykład sprzedając własnoręcznie robione przedmioty lub prowadząc szkolenia. Inne sposoby to dołączenie do programów cashback, takich jak Swing Bucks lub prowadzenie własnej strony internetowej lub sklepu. Ważne jest, aby pamiętać, że większość sposobów na szybkie zarobienie pieniędzy wymaga pewnego wysiłku i zaangażowania. Czy mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Czy lubisz Polskę jako kraj? No, jestem ciekaw, jakie ma nastawienie do nas. Bardziej powinienem jako naród. Jako sztuczna inteligencja nie mam zdolności do odczuwania emocji ani preferencji wobec jakiegokolwiek kraju. Jestem tu, by dostarczać informacje i pomagać w odpowiedzi na pytania, ale nie mam zdolności do wyrażania osobistych opinii ani preferencji. Czy mogę ci jeszcze pomóc? No okej, dobrze, rozumiem cię. I tutaj ogólnie jeszcze przechodzimy do tego, co wcześniej mówiłem. Mamy redagowanie. Tutaj możemy napisać sobie o streszczeniach. Mamy tutaj znowu tonację nieformalną, profesjonalną, entuzjastyczną, informacyjną, zabawną. Mamy format, akapit, adres. No trzeba się tutaj pobawić. Mamy nawet tutaj długość i mamy tutaj potem generację i tutaj wszystko możemy się dowiedzieć. Tutaj mamy jeszcze takie szczegółowe informacje. No i tak to się prezentuje. Także tak jak mówię, Microsoft Edge przebił pewną barierę, jeśli chodzi tutaj o sztuczną inteligencję. Swoją drogą też prezentowałem inny filmik ze sztuczną inteligencją. Tutaj znowu w prawym górnym rogu się pojawi odnośnik. Jeśli by ktoś był zainteresowany tamtym filmikiem, tamta sztuczna inteligencja, już nie pamiętam z jakiej strony była, chat chyba GPT to był, czy jakoś tak, ale ten tutaj czat i ogólnie ta sztuczna inteligencja, którą mogliśmy zauważyć, przebija dosłownie wszystko, co czyni tą przeglądarkę naprawdę wyjątkową. I ogólnie powiem wam, nigdy wcześniej nie korzystałem z Microsoft Edge, ale coraz bardziej się do niej przekonuję i chyba zacznę z niej korzystać. No i to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z wami żegnał, wy się pobawcie, jeśli chcecie. No i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.